Dobry wieczór. W ostatnich dniach zauważyłem coraz większą liczbę osób negujących wartość szczepienia przeciw COVID-19. Co więcej, zaobserwowałem również sondy uliczne, które prezentują para reporterzy i podczas tych sond ulicznych zadają pytanie, czy zaszczepi się pan, czy zaszczepi się pani przeciw COVID-19. Odpowiedzi, które są publikowane, brzmią najczęściej nie zaszczepię się i jest to poparte paramedycznymi, paranaukowymi dowodami. Wiem doskonale, że nauka, edukacja zdrowotna została zaprzepaszczona od czasu zmian ustrojowych, natomiast wiem, że my jako lekarze, my jako pracownicy ochrony zdrowia, ale również rząd powinniśmy społeczeństwo edukować. Edukować, aby zachowania, które można podejmować, przeciwdziałały rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych. I takimi zachowaniami na pewno jest noszenie maseczek ochronnych. Takimi zachowaniami jest trzymanie dystansu społecznego oraz dezynfekcja rąk i wietrzenie pomieszczeń. Natomiast takim zachowaniem przede wszystkim jest korzystanie ze szczepienia przeciw danej jednostce chorobowej, przeciw danej chorobie zakaźnej w momencie, kiedy to szczepienie zostanie dopuszczone do obrotu na terytorium danego kraju. W Polsce to szczepienie przeciw COVID-19 nie zostało jeszcze dopuszczone. Natomiast lada chwila, lada dzień Europejska Agencja Leków, czyli EMA, ma dopuścić do obrotu szczepionkę Pfizer i BioNTech, która została przez te dwa koncerny wyprodukowana do obrotu w Unii Europejskiej, w krajach Unii Europejskiej. I uważam, że najpierw powinniśmy prowadzić szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, kampanię edukacyjną, dlaczego warto i dlaczego trzeba zaszczepić się przeciw COVID-19. Z tego co wiem, nie wiem na ile to jest fake, natomiast Ministerstwo Zdrowia zatrudniło firmę PR-ową, która szuka statystów, szuka aktorów, aby występowali właśnie w takim spocie dotyczącym szczepień przeciwko COVID-19. Nie mamy na to czasu. My musimy wziąć się do roboty już teraz, a nie teraz dopiero poszukiwać statystów, którzy będą odgrywali pewne scenariusze dotyczące szczepionki przeciw COVID-19. I wiedząc, że nie mamy kompletnie czasu, nie mając żadnego zaplecza związanego z multimediami, z technologią i przede wszystkim ze scenariuszem, nie mając warsztatu aktorskiego, ja wam powiem w najbardziej prostych słowach o tym, czym jest ta szczepionka i po co w ogóle ma zostać używana, po co mamy te szczepienia wykonywać. Przygotowałem parę rekwizytów do dzisiejszego wystąpienia, żeby jak najprościej wam to zobrazować. Mamy koronawirusa. Na tym koronawirusie jest białko S. Białko S za chwilę powiem, czym jest. Mamy szczepionkę, tutaj tę igłę, szczepionkę, która będzie wprowadzać materiał genetyczny, bo to będzie szczepionka historyczna, technologicznie najnowocześniejsza. Pierwsza w swoim rodzaju będzie wprowadzać mRNA, który w naszym organizmie później będzie produkować to białko S, o czym powiem. No i mamy przeciwciała. To jest przeciwciało. Jak wiadomo, nie trzeba mieć wybitnych zdolności aktorskich, nie trzeba mieć wybitnych rekwizytów, aby w sposób prosty, dostępny wytłumaczyć społeczeństwu, po co mamy szczepić się przeciw COVID-19. I tak, mamy koronawirusa. Z tego, co naukowcy odkryli, ta część, czyli białko S, białko spike, proszę tu zobaczyć, to jest białko spike. Białko spike to jest białko kolcowe, czyli białko, które w kontekście zakażenia nowym koronawirusem odgrywa bardzo istotną rolę, dzięki czemu organizm po kontakcie z tym białkiem będzie produkować przeciwciała. To jest to białko S. I teraz tak, mRNA, nowa szczepionka, jest nowa dlatego, że mamy szczepionkę mRNA. Wstrzykujemy sobie, albo wstrzykuje nam w tym wypadku personel medyczny, taką szczepionkę. I w tej szczepionce
Nie mamy ani atenuowanych wirusów, czyli zabitych wirusów, ani antygenów danego patogenu, tylko mamy mRNA, czyli materiał genetyczny. Ten materiał genetyczny, jeżeli zostanie wstrzyknięty do naszego organizmu, będzie powodował produkcję białka S, czyli tego białka, które jest najistotniejsze w rozwoju infekcji nowym koronawirusem SARS-CoV-2. Czyli mamy szczepienie mRNA. mRNA powoduje wyprodukowanie w naszym organizmie białka S. Białka, które jest istotne w kontekście rozwoju COVID-19. I dzięki temu, że w naszym ciele pojawia się to białko S, dzięki temu nasz układ odpornościowy rozpoznaje to białko S jako coś obcego. Wobec obcych substancji, w tym wypadku tego białka, wobec tego białka tworzone są przeciwciała. I przeciwciało opłaszcza w ten sposób, oczywiście to jest wszystko w bardzo uproszczony sposób pokazywane, ale to przeciwciało opłaszcza to białko S, które powoduje infekcję, które sprawia, że infekcja jest w jakimś stopniu w naszym organizmie podtrzymywana, opłaszcza i w najprostszym ujęciu unieszkodliwia nowego koronawirusa SARS-CoV-2. I w momencie, kiedy musimy mieć świadomość, że to białko S nie powoduje objawów choroby. To jest tylko białko. To jest tylko białko, które po dotarciu do organizmu powoduje reakcję wytwarzania przeciwciał. Jeżeli trafi cały wirus SARS-CoV-2, tak jak w przypadku naturalnego zarażenia się, zakażenia, tak jak ja byłem zakażony, no to wówczas pojawiają się najczęściej objawy chorobowe, aczkolwiek oczywiście możemy również przejść to zakażenie bezobjawowo. Tak więc w bardzo prosty sposób tworzymy odporność. Ja mam odporność naturalną. Przechorowałem zakażenie nowym koronawirusem. Przechorowałem COVID-19. Mam przeciwciała, więc w momencie, kiedy znowu do mnie dociera koronawirus, a dociera, bo cały czas pracując w szpitalnym oddziale ratunkowym mam do czynienia z pacjentami COVID-19 pozytywnymi, mój układ immunologiczny, czyli odpornościowy, jest na tyle wystymulowany i utrzymuje się tyle przeciwciał po kontakcie z wirusem, że nowy wirus, jak do mnie dociera, automatycznie jest unieszkodliwiany właśnie tymi przeciwciałami. Natomiast u osoby zdrowej, ale która nie ma przeciwciał, po prostu dochodzi do rozwoju infekcji. W szczepionce, jeszcze raz powiem, wstrzykujemy w szczepionce materiał mRNA. Materiał mRNA w naszym organizmie powoduje wytworzenie się białka spike, białka S, które jest istotne w pobudzeniu naszego układu odpornościowego i tworzeniu przeciwciał. Tworzące się przeciwciała sprawiają, że w momencie, kiedy będziemy mieć do czynienia z faktycznie żywym wirusem SARS-CoV-2, to te przeciwciała i ten układ odpornościowy automatycznie zareaguje, opłaszczy te infekcjogenne, czy infekcyjne czynniki, w tym wypadku ten antygen, to białko S, opłaszczą te przeciwciała i dzięki temu nie dojdzie do zakażenia, nie dojdzie do wytworzenia objawów choroby, nie dojdzie w najgorszym wypadku do ciężkiego przebiegu i śmierci. Dlatego szczepienia są tak bardzo istotne w kontekście walki z chorobami zakaźnymi, ponieważ jak widzicie, to jest sztuczne, ale w momencie, kiedy nie możemy ryzykować zdrowiem, a nawet życiem, bardzo ważne narzędzie w tworzeniu odporności. Jest to sztucznie nabyta odporność, w przeciwieństwie do naturalnie nabytej odporności, takiej jak mam ja. Przechorowałem COVID-19, zrobiłem sobie wynik na obecność przeciwciał SARS-CoV-2 w klasie IgG, mam ich bardzo dużo, to znaczy, że każdy kolejny kontakt nie jest dla mnie niebezpieczny. Natomiast dla każdej osoby, która nie przechorowała i która w jakimś stopniu będzie miała kontakt z nowym koronawirusem, nie mając przeciwciał, istnieje duże prawdopodobieństwo, graniczące wręcz z pewnością, że ta infekcja COVID-19 się u nich rozwinie.
w jakim stadium to COVID-19 będzie? Czy to będzie przebieg bezobjawowy, skąpoobjawowy, łagodny, średni? Czy może przebieg ciężki do zgonu? Włącznie tego nie wiemy, ale po to mamy szczepienia, żeby nie ryzykować zdrowiem i życiem obywateli, żeby nie ryzykować zdrowiem i życiem ludzi po prostu. Tak więc ja zachęcam wszystkich, oczywiście dopiero po dopuszczeniu do obrotu na terenie Polski przez EMA, czyli Europejską Agencję Leków, do zaszczepienia się tą szczepionką. Wówczas, jak zostanie ta szczepionka dopuszczona do obrotu, będzie miała przeciwwskazania, kto nie może się szczepić, kto musi uważać, kiedy trzeba zachować szczególne środki ostrożności. I wówczas osoby, które nie będą w tej grupie osób, które nie mogą się zaszczepić, albo wobec których ryzyko szczepienia jest większe, aniżeli korzyści płynące z zaszczepienia, faktycznie zaszczepić się nie będą mogli. Już teraz wiemy, że szczepionka nie jest przeznaczona dla osób poniżej 16 roku życia, czy dla kobiet w ciąży, albo dla osób, które kiedyś miały jakieś ciężkie reakcje anafilaktyczne, reakcje alergiczne, które faktycznie mogą u nich wywołać wstrząs anafilaktyczny, który leczy się wstrzyknięciem adrenaliny w najtrudniejszych przypadkach właśnie po zastosowaniu takiej szczepionki. Tak więc szczepimy się, kiedy możemy. Szczepionka nie jest po to, aby wywołać u nas autyzm, uszkodzenia układu nerwowego, aby nas inwigilować czy wszczepiać chipy. Szczepionka jest po to, aby to oto białko S, które sprawia, że infekcja nowym koronawirusem jest możliwa, to białko S wyprodukowane po wstrzyknięciu mRNA do naszego organizmu będzie w stanie spowodować, że nasz organizm, nasz układ odpornościowy wytworzy to, wytworzy przeciwciała. I w tym wypadku przeciwciała są najlepszym orężem w walce z danym wirusem, ponieważ dzięki przeciwciałom jesteśmy odporni na danego wirusa. Co do odporności, bo może zostać zadane mi pytanie, czy ja jako osoba, która przechorowała, zaszczepię się. Na pewno nie w pierwszej kolejności, ponieważ do tej pory mam jeszcze przeciwciała i nie uważam, żeby to było wskazane, ale wiemy doskonale, że te przeciwciała mogą z czasem ustąpić, że mogą z czasem zniknąć. Jeżeli przeciwciała znikną, ten etap może trwać 3 miesiące, 6 miesięcy, a może dłużej. Zbyt krótko żyjemy z COVID-19, żebyśmy mieli tę świadomość. Jeżeli znikną u mnie we krwi przeciwciała, automatycznie korzystam ze szczepienia przeciw COVID-19. A was do tego zachęcam i rozpowszechniajcie to nagranie i również tłumaczcie w bardzo prosty sposób, na czym polega szczepienie i w ogóle po co ta szczepionka została u nas, po co ta szczepionka została wynaleziona i po co ta szczepionka będzie na rynku, będzie dopuszczona do obrotu i dlaczego jest tak ważna i dlaczego korzystanie z niej jest tak istotne. Dziękuję, że wysłuchaliście to nagranie i mam nadzieję, że do zobaczenia. Cześć!